24 czerwca 1990 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Obywatelskiego zakończone zaognieniem sporu pomiędzy przewodniczącym Solidarności Lechem Wałęsą, wspieranym wówczas m.in. przez braci Kaczyńskich, a zwolennikami premiera Tadeusza Mazowieckiego, którego rząd w ramach walki o władzę poddawano coraz większej krytyce. Spotkanie to znane jest jako ważne wydarzenie w tzw. wojnie na górze, której efektami były rozłam obozu Solidarności i ubieganie się o urząd prezydenta zarówno przez Wałęsę i Mazowieckiego podczas wyborów w 90 roku zakończonych zwycięstwem tego pierwszego. Spotkanie z 24 czerwca, którego przebieg miał istotny wpływ na późniejszy podział polityczny w kraju, obfitowało w wiele barwnych sformułowań, których obecni na zebraniu używali wobec siebie. Lewica laicka, kryptokomuniści czy jedno ze słynnych powiedzeń Lecha Wałęsy: stłucz pan termometr, a nie będziesz miał pan gorączki.